Julia, teraz internet żyje tak zwaną Pandora Gate. Co ty myślisz o tej aferze z youtuberami, jako osoba, która też ma ogromną siłę w internecie? Już mnie zapytano przed chwilą, ja nawet nie wiedziałam, że to się nazywa Pandora Gate. A czemu tak to się nazywa? To jest chyba takie otworzenie puszki Pandory, wiesz? I że teraz będą kolejne wątki. Okej, rozumiem. Znaczy wiem, co to jest puszka Pandory, nie wiedziałam, że nazywa się tak ta afera. Nie zagłębiałam się w to, bo to też nie jest... To nie są ludzie z mojego świata trochę, tak naprawdę. I nie do końca znam tych ludzi. Poznałam ich parę lat temu na planie jakiejś reklamy i to tyle, co mogę o nich powiedzieć. Ale te doniesienia są oczywiście smutne i takie... No, karygodne i ja tego nie rozumiem. Znaczy dla mnie to jest niezrozumiałe po prostu, jak można się w ten sposób zachowywać. Na pewno nie byłam żadnym świadkiem tego typu sytuacji, a gdybym była to, no to bardzo odbiega od mojej moralności. To jest jakieś takie dla mnie niezrozumiałe wręcz. I karygodne. Można powiedzieć, natomiast nie znam sytuacji za dobrze, więc nie jestem w stanie też powiedzieć za dużo konstruktywnego na ten temat. Mam nadzieję, że to będzie jakaś przestroga dla innych.